Właśnie tutaj jest taki niewielki, fajny kamieniołom, jakich tu w okolicy jest bardzo dużo. Jesteśmy na Kwiatowej, na ulicy Kwiatowej w Mieroszowie, tuż przy przejściu granicznym z Czechami, ze Zdonowem i przy samej drodze głównej, która zlokalizowana jest tam za tymi drzewami, jest masę takich małych łomików, które, jak pokazuje pewne miejsce, które Wam zaraz pokażę, jest miejscem również, w którym Niemcy składowali pewne śmieci, no bo chyba tak to należy rozumieć. Przyczynkiem do tego dzisiejszego takiego świątecznego wyjścia w las jest po pierwsze to, że jest za duży brzuch i wena, może nie twórcza, ale miałem wenę, żeby spotkać się z Leszym, czyli takim bogiem lasu. Kto w co wierzy, to w co wierzy. Po prostu obcowanie z naturą powoduje u mnie całkowity reset. Dlatego podejdziemy tam jest zaraz mały kamieniołom i zaraz Wam pokażę, że gdzieś tu poszukiwacze znaleźli pewne rzeczy, mało istotne, są to jakieś połamane skorupy, talerze itd. itd. No widzicie, chyba za dużo uszek było na święta. Zaraz będziemy na miejscu. Ów kamieniołom zarośnięty, praktycznie mało wyrazisty na dzisiejszy dzień, jest dokładnie przed nami, widzicie chyba. Znajduje się jakieś 25 metrów od drogi, którą szedłem. I w tym właśnie kamieniołomie można znaleźć rzeczy z dawnych lat. Czytajmy sprzed okresu II wojny światowej. I nie tylko. Pytanie, po co były tutaj te kamieniołomy? Pytanie może źle zadane. Co tu pozyskiwano? Na pewno jakiś budulec. Na pewno coś, co dawnym mieszkańcom Frydlandu było potrzebne do stawiania domostw, do budowy, krótko mówiąc. O, teraz go widzicie, bardzo niewielki kamieniołom. Po drugiej stronie drogi jest ich znacznie więcej. Żeby Wam to zobrazować, to macie tutaj zrzut z geoportalu. Widzicie tutaj tą taką kopiczkę szkieł, jakiejś porcelany. To jest ewidentnie miejsce, w którym działali poszukiwacze. Byłem w tym miejscu kilka dni temu, może z tydzień, i tu była warstwa, no, 10 cm śniegu. To jednak było jeszcze widoczne. I jak widzicie, dzisiaj mamy zgoła odmienne warunki pogodowe, dlatego że dzisiaj mamy na termometrze, uwaga, plus 8 stopni, jest godzina, czekajcie, 10:55 rano, drugi dzień świąt. Zmienia się klimat bezwzględnie. Jesteśmy już wewnątrz tego naszego kamieniołomu. I jesteśmy dokładnie przy miejscu, w którym zostało odkopane to, co tu widzicie na załączonym obrazku. Zacznijmy może od jakiejś porcelanowej oprawki najprawdopodobniej, oświetleniowej, po niemieckiej. Tu jawi nam się, to nie jest japońska czara, tylko tutaj mamy chyba taką chochelkę do zupy, nie? Zgodzicie się, o, widzicie, tutaj jest nawet miejsce, w którym to się ułamało. Co dalej? Fragmenty jakichś kieliszków. Czy mamy tu sygnowanie? Niestety nie. Z całą pewnością jest to po niemieckie. Chyba się ze mną zgodzicie. Oprawki porcelanowe też prawdopodobnie z tamtego czasu, bo raczej nie występują obecnie. Ktoś, kto się zna na elektryce, to niech się wypowie. Ale tak, można wydedukować, że wszystko to, co tutaj widzimy, zostało wykopane z tych rowków. Widzicie, tu jest teren przekopany częściowo, na szczęście widzę, że są te dołki pozasypywane, czyli jest to robione zgodnie ze sztuką poszukiwaczy, tak zwanych
machających kijem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jest więcej niż pewne, że gdyby tutaj przysiąść nad tematem, co jest oczywiście dosyć dyskusyjne, problematyczne i niekoniecznie jest to zgodne z prawem. Bo tak mamy prawo w Polsce skonstruowane, że jakiekolwiek machanie kijem i grzebanie w ziemi, w lesie czy to na polu jest, no mówiąc bardzo eufemistycznie, niemile widziane przez służby, ale nie zmienia to faktu, że ta ziemia tutaj na ulicy Kwiatowej, wzdłuż drogi asfaltowej prowadzącej do przejścia w Zdonowie, na pewno da nam pewne rzeczy, które są w niej schowane. Dlaczego? Jakie są ku temu przesłanki? Kulawy, no co ty gadasz? Znowu szukasz fejmu? Nie, nie. Nigdy nie szukałem fejmu. Jak pewnie pamiętacie, w ubiegłym roku po drugiej stronie, bo tutaj mamy za tym kamieniołomem drogę, o której wcześniej wspominałem, mamy dalej kompleks leśny i tam w tym kompleksie leśnym byłem w jednym z kamieniołomów, w którym to właśnie opowiadałem o tym, że mój dobry znajomy znalazł, oczywiście nie mogę podać jego ani imienia, ani nazwiska, miejscowość to jest małe miasteczko, ludzie by wydedukowali, a nóż, widelec rano o 6 zakołataliby ludzie o smutnych twarzach. Znalazł, bo ja to widziałem na własne oczy, znalazł taśmy do, Boże, jak się nazywał ten legendarny niemiecki karabin maszynowy, MG42 chyba, tak? MG42. To tą taśmę. I teraz pytanie, w jakich okolicznościach ta taśma została porzucona wzdłuż drogi prowadzącej do Czech? No bo możemy, z tego co możemy wyczytać, to wycofujący się Wehrmacht wycofował się z Wałbrzycha, tutaj w okolice właśnie Gaju, Mieroszowa. I czy to zostało gdzieś tu porzucone? Przypomnę tylko, że tu do żadnych potyczek nie doszło jako takich. Jedyna potyczka, i to bardzo niewielka, była w okolicach Gaju w Wałbrzychu. Właściwie była to krótka tylko wymiana ognia. Nie ma mowy w żadnych źródłach o ofiarach. Było to wtedy mało istotne, to był koniec wojny. Tych ofiar były całe tysiące, jeśli nie dziesiątki, nie setki tysięcy w całej Europie. Więc takie coś zostało to po prostu nie napisane. Ale mówimy tu o tej jednej potyczce tu w okolicy Wałbrzycha. I tak na dobrą sprawę, czy wycofujący się Wehrmacht szedł właśnie tutaj, na przejściu granicznym Kwiatowa-Zdonów, wiemy też o konwojach, o marszach śmierci, idących tutaj właśnie przez Mieroszów, w kierunku Chełmska, ale czy szedł ten konwój, ten marsz śmierci również tutaj? Czy właśnie uzbrojeni strażnicy gdzieś tutaj, nie wiem, porzucili jakąś uszkodzoną taśmę amunicyjną? Ciężko mi jest to stwierdzić. Dodam tylko, że nie jest to jedyny artefakt, który został znaleziony tutaj wzdłuż tej drogi asfaltowej. Zatem coś tu się na pewno działo. No cóż, zawirucha wojenna w mniejszym czy większym stopniu dotyka zawsze obie zwaśnione strony. Tak to już jest. Widzicie tam szczyt tego wzniesienia? Właściwie to jest pasmo całe górskie, prowadzące aż do miejscowości Golińsk. To od Golińska właśnie, tam gdzieś daleko znajdującego się, tym szczytem idzie pas graniczny. Pas graniczny polsko-czeski, dawniej polsko-czechosłowacki. I pamiętam w latach 80. ciężką, naprawdę, czapki z głów służbę Wojsk Ochrony Pogranicza. Kiedy my tutaj statem chodząc po lesie, spotykaliśmy ich albo tutaj na szczycie, albo tą drogą, która tutaj szła, jeździli WSK-ami w okresie zimowym z buta. To nie było tak, jak później to się przeobraziło w Straż Graniczną i oni mieli tu już kompletny light. Jeździli sobie Mercedesami, jeździli sobie Yamahami terenowymi. Kiedyś nie. Pamiętam, że to mi utkwiło. Gdzieś tu na tej drodze właśnie szedł, druty telegraficzne były i taki, właśnie ja nie wiem, czy on to wyciągnął z zapazuchy, taki wopista, po prostu telefon, starodawny telefon, samą słuchawkę i on podpinał się w tych słupach gdzieś do takiej skrzynki i on rozmawiał, chyba prawdopodobnie ze strażnicą,
To mi utkwiło. Jeśli ktoś jest bardziej obeznany w temacie albo był w WOP-ie w dawnych czasach, to niech mi powie, o co to chodziło, no bo zdaje się, no przecież lata 80. to oni mieli chyba już krótkofalówki, no to chyba nie było to aż takie zacofanie. Ale to mi właśnie utkwiło, ta ciężka ich praca, bo kiedyś te zimy naprawdę były srogie i to trzeba było zapierdzielać pasem granicznym z buta, niestety nie było tak dobrze. Także szacunek dla Straży Granicznej i dla Wojsk Ochrony Pogranicza, wszystkich weteranów. Samotny kamień, samotny głaz kształtu, na siłę moglibyśmy powiedzieć, jakiegoś zwierzęcia wyrzeźbiony przez matkę naturę. Czy ma jakieś ryty? Nie. Prawdopodobnie on został tutaj wyrzucony. Tak, bo nawet widać miejsca, że był tutaj ciągany. Tak. Długi na jakiś metr, szeroki na pół metra. Bardzo duży. Zapewne bardzo ciężki. Bo tu są prowadzone prace leśne, jak widzicie. Wszystko jest tu ściągane i gdzieś tu zawadzał. Prawdopodobnie był, spoczywał gdzieś tu na tej krzyżówce albo gdzieś. Chodziło o to, żeby miski olejowej prawdopodobnie nie rozpieprzył. Samotny. Dzień dobry! Dobry! Szczodre gody! Szczodre. Widać, widać. Widać, że jestem nieogolony? Nie. No cóż, moi drodzy. To było tyle, taka krótka wycieczka. Typowo rekreacyjna, żeby wytrząść sadło w drugi dzień świąt. Ciekawy teren, ciekawy las. Las, którego włodarzem na dzień dzisiejszy od wielu lat jest pan Leszek Leśniczy, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również jego syna Daniela. Pewnie gdzieś mnie tam, kolego, oglądasz. Dzięki za pyszną naleweczkę benedyktyńską. Co w przyszłym roku? No cóż, nie chcę obiecywać czegoś, czego później nie spełnię. Podobnie było, że mówiłem 2 tygodnie temu, że udamy się na Rizę. No i gdy powiedziałem te słowy, no to zaczął padać śnieg, a jak sami wiecie, gdy jest śnieg, to to jest średnie połączenie śniegu w lesie i gościa o kulach, który ma problemy z chodzeniem, czy też z kikami do Nordic Walking. Dlatego to przekładamy, podejrzewam, na okres wiosenny, jeśli chodzi o tematykę Rizy. Wybaczcie, są rzeczy, których nie jestem w stanie przeskoczyć. Także jak mówię, póki co w przyszłym roku będziemy się skupiać dalej. Teren Golińska, teren Sokołowska, Unisław Śląski. W Golińsku bardzo ciekawy relikt pewnej budowy, który też raczej zrealizuję, a może przed Sylwestrem, a może po. Ciężko mi jest powiedzieć, bo gdy do was mówię te słowy, to za 3 dni może nawalić śniegu. Póki co, nie przedłużając, plany mamy. Kulawy w przyszły rok wchodzi starszy czy mądrzejszy, nie wiem. To by musiała powiedzieć ta osoba, która w tej chwili trzyma telefon. To jak ze mną jest? No, zobaczymy. No a jak jest teraz? No, teraz to głupi jak zwykle. O, słyszeliście sami,
Czyli nie jest to może najlepiej, nie chodzi tylko o względy fizyczne, ale i psychiczne. Mental hospital pewnie mnie będzie czekał niebawem. Póki co staram się być najlepszym swoim wydaniem, jakie jest tylko możliwe. Trzymajcie się, cześć!